Od pewnego czasu wśród mieszkańców naszego miasta pojawiają się obawy związane z dalszym funkcjonowaniem Prudnickiego Centrum Medycznego. Mieszkańcy pytają, co będzie, kiedy starostwo powiatowe sprzeda firmie prywatnej resztę udziału w PCM i szpital stanie się niezależny od samorządu. Właśnie o tym mówił podczas sesji starosta prudnicki Radosław Roszkowski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie do udziału w dzisiejszych obradach. Rozumiem, że jednym z głównych elementów zaproszenia jest Państwa wola poznania informacji dotyczącej działań podejmowanych przez władze powiatu prudnickiego, które mają na celu doprowadzenie szpitala pod nazwą, pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne SA do spełnienia wymogów standaryzacyjnych, co zapewni temu szpitalowi dostęp do kontraktu Narodowego Funduszu Zdrowia, który będzie realizowany przez ten szpital w kolejnych latach. Jak Państwo wiecie, datą graniczną, która już została przesunięta, ale ostateczną jest rok 2016. Właśnie w tym roku powinniśmy jako powiatowy szpital spełnić wszystkie wymogi związane z wyposażeniem szpitala, z bazą lokalową, z kadrą lekarską i pielęgniarską. Gdyby to się nie udało, istnieje bardzo realne zagrożenie, że po tej dacie szpital mógłby nadal istnieć, ale bez świadczeń bezpłatnych dla pacjentów, czyli tych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Poprzedni zarząd spółki potrzeby inwestycyjne oszacował na podstawie programu, który przygotował, na kwotę 10 milionów złotych. Chciałbym Państwu jak gdyby jednoznacznie przybliżyć również fakt, że władze powiatu prudnickiego tych ostatnich dwóch kadencji, czyli bieżącej i wcześniejszej, w podobnym składzie personalnym borykały się ze spłatą zadłużenia Prudnickiego Centrum Medycznego, przepraszam, Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, bo PCM tego zadłużenia nie odziedziczył, którego jak gdyby obciążenia dla powiatu sięgają przeszło 23 milionów złotych. Korzystając dzięki dużej aktywności i pojawiających się możliwościach z pewnego wsparcia rządowego oraz rokrocznie spłacając raty wykupu obligacji oraz spłaty odsetek, to zadłużenie udało nam się zbić obecnie do poziomu przeszło 7 milionów złotych, blisko 8 milionów złotych i istnieje realna szansa, że uda nam się je w terminie spłacić do 2020 roku, mimo że obecne przepisy ustawy o finansach publicznych nie są dla nas w tym zakresie przyjazne. Jak Państwo wiecie, powiaty mają zupełnie inną strukturę dochodów niż samorządy gminne. Nie posiadamy zasadniczo chociażby mienia na sprzedaż, nie ustanawiamy i nie pobieramy korzyści z podatków lokalnych. Nawet, co ciekawe, opłata skarbowa pobierana za czynności wykonywane w starostwie trafia do kasy gminnej. Szanowni Państwo, w związku z tym, że zarząd spółki PCM SA określił potrzeby inwestycyjne na tak gigantyczną dla nas kwotę 10 milionów złotych, a także w obliczu tego, że stoimy rokrocznie z potrzebą spłaty starego zadłużenia, bo to jest 7 milionów do spłaty, ale jeszcze do tego dochodzą przecież zupełnie spore odsetki. Uznaliśmy jako zarząd powiatu i wnioskowaliśmy do Rady Powiatu w 2007 roku już o wyrażenie zgody na podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia do spółki inwestora strategicznego, ale mniejszościowego, który to inwestor zasili z jednej strony spółkę kapitałem niezbędnym do przeprowadzenia planowanych przez nas zadań inwestycyjnych, bo przecież pamiętać należy, że pojawił się w szpitalu w ostatnim czasie
tomograf, mamograf, 4 nowoczesne ambulanse, wyposażenie sali chirurgicznej, sprzęt komputerowy. Wszystkie te przedsięwzięcia na około 7 milionów złotych udało się zrealizować z jednej strony dzięki zastrzykowi środków unijnych, przy dużym wsparciu oczywiście tutaj władz Urzędu Marszałkowskiego, ale także i zaangażowanie powiatu. A wkład własny możliwy był niewątpliwie w dużej mierze dzięki temu, że w 2009 roku pozyskaliśmy po rocznych negocjacjach inwestora, którym została spółka Optima Medycyna SA, wywodząca się z Prudnika, a zlokalizowana obecnie w Opolu. Te działania, jak powiedziałem, w pewnym okresie spodziewany skutek przyniosły. Jeśli chodzi o dosprzętowienie szpitala, jest, myślę, znaczący postęp. Niemniej jednak dostrzegamy dalsze bariery rozwojowe w rozwoju naszej placówki i to bariery nie tylko jeśli chodzi o sprzęt, bazę lokalową czy wyposażenie, ale również w zakresie materii ludzkiej uważamy, że to znaczy my to wnioskujemy z spływających do nas niejednokrotnie skarg pacjentów, śledząc lokalne media, wiemy, że niestety no w wielu dziedzinach działalności medycznej szpital nie jest tak doskonały, jak tego byśmy sobie wszyscy życzyli. W związku z tym niewątpliwą potrzebą jest poprawa jakości obsługi pacjenta, jeśli mogę to tak określić, jak również pozyskanie zwłaszcza lekarskiego personelu, czyli tego wyższego medycznego, który zapewniłby nam ciągłość świadczenia usług w kilku dziedzinach. Jest z tym sporo problemów, o tym za chwilę powie zapewne pan prezes Majcher. W związku z tym, analizując z jednej strony możliwości powiatu, z drugiej strony potrzeby spółki, zdecydowaliśmy się na podjęcie no, ryzykownego jednak działania, ale wydaje się, że jest to być może jedyna obecnie droga, choć nie wykluczam, że mogłyby się pojawić także inne propozycje, do prowadzenia szpitala w ciągu tych najbliższych 2-2,5 roku do wymaganych standardów w taki sposób, żeby nie mieć obawy o kontraktowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia. W związku z powyższym Rada Powiatu podjęła odpowiednią uchwałę, dzięki której Zarząd Powiatu mógł rozpocząć procedurę związaną z wyłonieniem inwestora strategicznego, ale tym razem większościowego, który obejmie udziały zbyte przez powiat prudnicki. Aczkolwiek nie ukrywam, że naszym celem jest zachowanie znaczącej roli powiatu przy podejmowaniu decyzji strategicznych. Będziemy starali się w sytuacji, gdy taki inwestor zostanie przez nas wyłoniony i zaakceptowany, wynegocjować z nim odpowiednie zapisy w statucie oraz chociażby miejsce w Radzie Nadzorczej spółki, które będą nam pozwalać kontrolować jej działania i również w zapisach będziemy, jestem przekonany, że umieścimy zapisy jak gdyby wymuszające naszą akceptację w sytuacji, gdyby była chęć ograniczenia działalności przez nowy podmiot medyczny, który taką działalność na Prudniku chciałby skutecznie prowadzić. W odpowiedzi na te działania, a jest to szereg różnych procedur, o których Państwa nie będę informował, bo są to tematy ważne, ale tutaj nie najważniejsze. I w odpowiedzi na nasze ogłoszenie o możliwości pobierania memorandum informacyjnego, które zostało wcześniej opracowane przez firmę konsultingową specjalizującą się w rynku usług medycznych. Na właśnie to nasze ogłoszenie odpowiedziało 8 firm, z tym, że 7 pobrało memorandum informacyjne. Jedna kolejna
również zgłosiła akces przystąpienia do konkursu, bo tak to można nazwać, bez pobierania memorandum informacyjnego. Firmy te wywodzą się z różnych obszarów Polski. Część z nich jest naprawdę bardzo już mocno osadowiona na rynku usług medycznych, chociażby województwa dolnośląskiego. Tam jest kilka szpitali, które te firmy prowadzą. Wymienię chociażby Środę Śląską, Kowary, Ząbkowice Śląskie. Są również firmy z Pomorza, z Warszawy, spod Krakowa. Także szerokie spektrum firm wyraziło zainteresowanie naszą propozycją, w przeciwieństwie do tego działania, które podjęliśmy w roku 2007, a finalizowaliśmy w roku 2009, bo wówczas zainteresowana nabyciem pakietu akcji powiatu 33% była jedynie Optima Medycyna. Nie ukrywam, że mieliśmy nadzieję, że wprowadzenie inwestora prywatnego obok zastrzyku środków finansowych, myślę tutaj o tym działaniu sprzed kilku lat, zasili również spółkę nieco większym kapitałem wiedzy w kontekście świadczenia szpitalnych usług medycznych, że będzie wiele nowych pomysłów, wiele nowych innowacyjnych działań. Tutaj nie do końca nasze oczekiwania zostały spełnione. Być może specyfika firmy, która stała się tym inwestorem, a świadczy usługi podstawowej opieki zdrowotnej przede wszystkim, sprawiła, że tego wsparcia w takim zakresie, na jaki liczyliśmy, nie było. Z kolei część z tych firm, które bierzemy pod uwagę, które pobrały od nas memorandum i planują złożyć swoje oferty, w znakomity sposób w naszej ocenie radzi sobie na rynku i liczymy, że wyłonimy najlepszą z nich, która zagwarantuje nam rzeczywiście należyty poziom usług dla mieszkańców ziemi prudnickiej. Podkreślę, usług bezpłatnych dla pacjentów, nie tak jak niektórzy gdzieś tam w mediach próbują pisać, że to będzie jedynie płatna opieka medyczna, absolutnie nie. Nadal podstawową dziedziną działalności ma być kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale ten kontrakt będzie możliwy tylko wtedy, kiedy doprowadzimy do standaryzacji szpitala. W sytuacji, kiedy tej standaryzacji nie osiągniemy, niestety nie będzie możliwości świadczenia usług tych właśnie bezpłatnych dla pacjenta, czego przecież wszyscy chcemy uniknąć. Tyle starosta Radosław Roszkowski, a już za chwilę wystąpienie nowego prezesa Prudnickiego Centrum Medycznego Anatola Majchera.